Na samym początku tego filmu mam dla was takie malutkie wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę od stawienia tego filmu uda wam się pod nie wbić 500 łapek w górę. Tym bardziej, moi drodzy, przypominam wam o konkursie na 2800 fałdolców. Wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział, to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić tutaj łapkę w górę i w komentarzu napisać biorę udział, a ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite. Przy okazji, moi drodzy, przedstawię wam kilka nowych informacji na temat sezonu 8, w tym porozmawiamy sobie o właśnie trailerze takowego sezonu, także koniecznie oglądać ten film do końca. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Jeszcze tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexo32. No już bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Także poznaliśmy ekipę Fortnite na następne 3 miesiące, no i we wrześniowej ekipie możemy spodziewać się skina Płomiennego Wilka, następnie w październiku możemy się spodziewać skina Świt Chaosu i na samym końcu w listopadzie możemy się spodziewać skina Sierry. No i moi drodzy, są to skiny, które wyglądają tak jak teraz widzicie na ekranie i nazywają się oni Pierwsi z Mroku. I ogólnie, moi drodzy, no to całość jest nawet oficjalna już zapowiedziana w Fortnite'cie i tutaj macie wszystkie te skiny, od lewej do prawej to jest kolejność, czyli ten najbardziej z lewej będzie pierwszy, czyli we wrześniu, następnie ten w środku i na samym końcu ten po prawej. Także jeżeli interesujecie się ekipą Fortnite i takową sobie chociażby kupujecie co miesiąc, no to właśnie to są skiny, które otrzymacie przez następne 3 miesiące. Tym bardziej, jeżeli będziecie mieli opłacone te 3 miesiące, to otrzymacie jeszcze dodatkowe style do tych postaci, także myślę, że to jest naprawdę spoko informacja dla osób, które się właśnie takową ekipą interesują. Teraz informacja na temat nadchodzącego turnieju, a najdokładniej Galaxy Cup 2.0. No i w tym turnieju po raz kolejny możecie zgarnąć darmowego skina przedwcześnie, tym razem będzie to strój Grapplerka Galaxy. No i moi drodzy, mamy tutaj jeden minus, a najdokładniej musicie ten turniej zagrać na telefonie. Dosłownie na każdym telefonie, na którym możecie zainstalować Fortnite'a, ten turniej będziecie mogli sobie zagrać i jest on tylko i wyłącznie właśnie dla graczy po prostu telefonicznych, ze względu na to, że ten skin jest po raz kolejny kolaboracją z Samsungiem i moi drodzy, wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko i dawno naprawdę nie było jakichś turniej na telefon. Także moi drodzy, jeżeli posiadacie jakieś urządzenie z Androidem czy coś takiego i tam możecie zainstalować Fortnite'a, to wtedy będziecie mieli szansę rywalizować właśnie o tego skina. No a jeżeli nie posiadacie, to niestety, ale nie będziecie mieli szans, że tak powiem, żeby go zdobyć w sposób darmowy, ponieważ w normalny sposób ten skin później pojawi się właśnie w sklepie z przedmiotami. To jest już chyba, że tak powiem, standard, że Epic Games jak wprowadza jakieś turnieje, no to właśnie wtedy, że tak powiem, wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. Tym bardziej, moi drodzy, w tym turnieju każda osoba, która zdobędzie co najmniej 20 punktów, otrzyma naprawdę kozackie malowanie Galamatyka. Także wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. I moi drodzy, mam nadzieję, że jeżeli posiadacie urządzenie z Androidem, to weźmiecie sobie udział właśnie w takowym turnieju i oczywiście każdemu, kto będzie brał po prostu udział w tym turnieju, to życzę powodzenia nadzwyczajnie w świecie i lecimy dalej. No i teraz przejdźmy sobie do informacji na temat sezonu 8 i od ostatniego filmu no nie za dużo się zmieniło, ale właśnie odnośnie przecieku, który dał nam jakiś tajemniczy ziomek z Reddita, no to jak na razie się on potwierdza i ogólnie no to była tam również mowa o powrocie Kevina i właśnie to jest teraz coraz bardziej prawdopodobne, ze względu na to, że właśnie według przecieków to w następnej aktualizacji ma się pojawić coś takiego i zapewne zastanowicie się, co to jest i już wam mówię, są to jakieś kulki Kevina czy coś takiego i ogólnie no to mają one posłużyć do przeniesienia ładunku właśnie do statku matki. I tym bardziej na kukurydzianym również pojawi się coś takiego. Jeszcze nie jestem zbytnio zorientowany co to, ale wydaje mi się, że cały event pod koniec tego sezonu będzie naprawdę, naprawdę kozacki. Tym bardziej, moi drodzy, no to całe odliczanie do eventu ma zacząć się już 3 września i będzie to właśnie wydarzenie, które jak na ten moment jest podpisane jako Skyfire. I ogólnie no to znaczy to jakieś płonące niebo czy coś takiego i nie wiem jeszcze dokładnie o co będzie tutaj chodziło, ale jeżeli pojawi się nieco więcej informacji na temat tego eventu i tak dalej, to oczywiście dam wam znać i powiem wam mniej więcej co i jak. A teraz przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, czyli traileru sezonu 8. Także sezon 8 zaczyna się za jakieś 2 czy 3 tygodnie, także jest jeszcze naprawdę sporo czasu i ogólnie, moi drodzy, no to co ciekawe, to w mediach społecznościowych pojawia się naprawdę wiele właśnie jakichś trailerów typu sezonu 8. I ogólnie, moi drodzy, to w większości z tych trailerów są to tak zwane trailery fanmade, czyli nadzwyczajnie świecie koncepty stworzone przez graczy, które no, pokazują, że tak powiem, ich kreatywność i to, co oni tam, że tak powiem, mają od siebie dodania. I w większości
wcześniej w tych trailerach jest nawet napisane, że ten trailer nie jest oficjalnym trailerem od Epica czy coś takiego i niektóre rzeczywiście są zrobione tak, że wyglądają jakby były jakimś trailerem oficjalnym. Ale moi drodzy, Epic Games jeszcze nigdy nie dał tak dużej wpadki, żeby udostępnić trailer aż tyle przed właśnie startem sezonu. I moi drodzy, ostatnio też natrafiłem na naprawdę ciekawą rzecz, a najdokładniej na zagranicznym YouTubie, nie wiem czy również na polskim, pokazywała się rzekoma reklama sezonu 8, która wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie. I moi drodzy, no to nie jest to reklama sezonu 8 i chyba się nawet domyśleliście po tym, że jest to wykonane no dość amatorsko, okej? Także tak jak tam widzimy w tej reklamie, mamy jakieś urywki z Naruto i na sam koniec dany napis właśnie Fortnite Season 8 Chapter 2. I no nie ma tutaj, że tak powiem, nic autentycznego i tak dalej i no naprawdę wygląda to dość śmiesznie, tak jakby nie patrzeć. I ogólnie no to na zagranicznym właśnie, że tak powiem, mediach społecznościowych zrobił się naprawdę wielki szum wokół tego wszystkiego i no finalnie no to chyba każdy się, że tak powiem, skumał, że to jest rzeczywiście coś stworzonego przez gracza, ale no wiadomo, zapewne też były osoby, które pomyślały, że to jest rzeczywiście naprawdę. I moi drodzy, no to taka cała prawda o tych trailerach sezonu 8. Także trailer sezonu jakiegokolwiek w sumie jeszcze nigdy nie wyciekł tak wiele przed po prostu startem danego sezonu. Czyli na przykład ten sezon startuje dopiero, nie wiem, 12-13 września i no to jest praktycznie niemożliwe, że wtedy właśnie, czyli tak jak na przykład wy oglądacie ten film, to już jest dostępny gdziekolwiek trailer sezonu 8. No może gdzieś tam w siedzibie Epic Games i tak naprawdę oni jeszcze ten trailer dopracowywują, ale tak to chyba jeszcze nigdy trailer nie wyciekł tak szybko. No i moi drodzy, no jak na razie nie ma również jakichś zwiastunów w postaci jakichś grafik czy czegoś takiego, także no niestety. No i tym bardziej moi drodzy, no to jeżeli zobaczycie jakąś reklamę, która jest związana z sezonem 8, to również w nią nie wierzcie. Tak samo karnet bojowy nie jest jeszcze w żadnym stopniu odkryty. Jedynym najbardziej domyślającym się przeciekiem, który według właśnie leakerów jest już potwierdzony w 100%, jest to właśnie Naruto. I to w sumie tak naprawdę tyle. A widziałem naprawdę wiele ciekawych teorii, że w karnecie bojowym będzie to i to i tamto, a tak naprawdę w 100% potwierdzone nie jest nic. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Jeżeli zobaczycie gdziekolwiek jakąś reklamę traileru sezonu 8, czy jakikolwiek trailer sezonu 8, który nawet wyglądałby naprawdę, naprawdę rzekomo, po prostu prawdziwo, no to w to nie wierzcie, bo nadzwyczajnie w świecie będzie to fake. No i co, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem wam co i jak z tym trailerem sezonu 8. Ja postaram się również takowy zwiastun sezonu 8 wrzucić do mnie na kanał tylko i wyłącznie jak już ten będzie dostępny i będzie, że tak powiem, już prawie że potwierdzony przez Epica. Także co, ja byłem Hexo, trzymajcie się, jeżeli obejrzałeś ten film do końca, to napisz w komentarzu trailer, a ja przypnę ci serduszko, do zobaczenia i cześć!